Jeden wzór, miliony możliwości. Nie mogłabym sobie odmówić metafory rodem ze świata biznesu handmade. Praca dziergana przy pomocy szydełka. Potrzebujesz szydełka, potrzebujesz włóczki, no i jakiegoś wzoru, na którym możesz się oprzeć, aby mógł powstać. Dywan, czapka, szalik. Pomyślmy o czapce. Prosty przykład. Każdy wie, jak ona może wyglądać. Może, choć nie musi. Możesz ko korzystać ze wzoru i wykonać czapkę dokładnie taką samą jak osoba, która tworzyła wzór. Możesz jednak skorzystać ze wzoru i sprawić, aby Twoja czapka wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Czego będziesz potrzebować? Odrobiny kreatywności. Dokładnie tak samo jest z biznesem. Dokładnie tak samo działa Mastermind. Mastermind, to moja autorska grupa osób, które prowadzą biznes w branży Handmade lub Poza branżą handmade i do handmade'u chcą wskoczyć lub dla osób, które chcą prowadzić biznes w szeroko rozumianym online. Czyli dla wszystkich osób, z którymi mogę podzielić się doświadczeniem bycia kilka kroków dalej po to, aby wciągnąć cię do siebie, na swoje pięterko, do swojego poziomu. Zobaczysz, jak bardzo szybko kalibrujesz, kiedy posiłkujesz się moimi gotowymi wzorami. Ale dokładnie tak, jak to jest z dzierganiem, niekoniecznie Twoja czapka będzie identyczna jak moja. Zapraszam Cię do zanurkowania i eksplorowania tej metafory. Kiedy zaczynasz dziergać, potrzebujesz włóczki. Zauważ, że włóczka może jednocześnie być rasową wełną z merynosa. I to najlepiej taką superłoż, czyli taką, która nie gryzie i dodatkowo możesz ją wybrać w pralce ale jednocześnie może być standardową wełną owczą, bardzo gryzącą i taką, która przy odrobinie wody może się po prostu sfilcować, czyli zmniejszyć. Zobacz, zaledwie dwa rodzaje włóczki, a Twoja czapka może mieć zupełnie inne właściwości. Mięciutka, delikatna, taka, która kiedy się ubrudzi, może zostać dołożona do pralki wraz z innymi ciuchami, lub taka, która gryzie, przeszkadza, nie bardzo występuje w kolorach tęczy, raczej opiera się na naturalnych kolorach włóczki i włożona do pralki staje się zabawką dla niemowlaka. Zobacz, jak wiele zależy od materiału, którego użyjesz, aby stworzyć swoją czapkę. Świadoma decyzja w tym punkcie determinuje to, jak będzie wyglądał ostateczny produkt. Dokładnie tak samo w biznesie. Ciężko oczekiwać niesamowitych rezultatów, jeżeli to co wnosisz do swojej pracy to byle jakość, to słaba jakość, to właściwości, które nie są adekwatne do końcowego produktu, który chcesz uzyskać, właściwości, które nie są adekwatne do usługi, którą chcesz proponować, to wreszcie właściwości, które nie są adekwatne do odbiorcy, takiej czapki twu twu biznesu, usługi lub produktu. Zobacz, jak wiele zależy od tego, co wnosisz. Drugi krok, narzędzie. W tym przypadku szydełko. Niezależnie od tego, czy wybierzesz akrylowe, metalowe, teflonowe, czy może jakieś wypasione tworzywo w nowych sztucznych cudów ze światełkiem LED, które pomaga dziergać w nocy, czy może pokusisz się o designerski wydziergany w bukowej witce. Wyszeźbione ręcznie szydełko od świetnego producenta polskich ręcznie struganych narzędzi. Niezależnie od tego, jakie narzędzie wybierzesz, jeżeli wybierzesz nieprawidłowy rozmiar szydełka, twoja czapka będzie miała zdeterminowany rozmiar albo przynajmniej splot. Jest taka zasada w szydełkowaniu, że szydełko powinno być mniej więcej dwa razy większe niż grubość włóczki. Czyli jeżeli nasza gru gruba włóczka ma około 5 mm grubości, to szydełko powinno być około rozmiaru 9-10. Jeżeli nie masz tej informacji, jest duża szansa, że wybierzesz nieprawidłowe szydełko, za małe lub za duże. Jeżeli za małe, włóczka będzie uciekała, będzie się co drugie, co trzecie oczko po prostu pruło, szybko się zniechęcisz, Twoja praca będzie nierówna, więc też mało estetyczna. Jeżeli wybierzesz za duże, Twoje oczka będą duże, mocno rozluźnione, a czapka powstanie jako produkt bardzo mocno ażurowy i przy większym wietrze będzie Ci po prostu zimno w głowę. Jak widzisz, wybór odpowiedniego narzędzia również determinuje to, jaka czapka powstanie. Dokładnie tak samo jak w biznesie. Nawet jeżeli wiesz, co robisz, inwestujesz w świetne materiały, dajmy na to, tworzysz niesamowitą listę mailową i dokładnie wiesz, do kogo kierujesz swoje freebie, ale wybierzesz nieodpowiednie narzędzie, to może się okazać, że zgromadziłaś świetną bazę mailową, ale twój program do mailingu nie wysyła maili tak jak trzeba, przez co nie trafiają do twojej listy mailowej i, i rzucasz przynajmniej jak dziuro w płot. Tak, jak twoja czapka. Jest tam bardzo dużo dziur, przez co przewiewa wiatr i jest ci w głowę zimno. Nie osiągasz swojego zamierzonego celu, albo osiągasz go połowicznie czy częściowo. Rozumiesz, co próbuję powiedzieć? Dokładnie tak jak z Materiał musi się zgadzać, ale i rozmiar szydełka ma kluczowe znaczenie. To, do kogo kierujesz ofertę, kto jest Twoim klientem i czy dobrze się z tą osobą komunikujesz, jest tak samo ważne jak narzędzia, których używasz, aby do tej osoby docierać. Niezależnie, czy są to platformy Facebook, Instagram, Pinterest, baza mailowa, strona internetowa, blog, kanał YouTube, czy może teraz modne TikToki. Jeżeli źle dobierzesz narzędzie do odpowiedniego materiału, jeżeli źle skorelujesz platformę z Twoim klientem, nie wyjdzie z tego czapka, tru, nie będzie z tego biznesu. <laughs> I trzeci aspekt tej metafory, którą możesz jeszcze interpretować na wiele, wiele różnych sposobów. Zaglądaj do moich miejsc w sieci, a na pewno znajdziesz, jak używam tej metafory w różnych kontekstach, jeszcze innych niż ten akurat biznesowy. Zauważ, że kiedy te dwa składniki się zgadzają, więc teoretycznie dwa pierwsze kroki są zrobione prawidłowo odpowiednia włóczka, do tego odpowiedni rozmiar szydełka i zabierasz się za dzierganie czapki, możesz skorzystać z gotowego schematu, z gotowego wzoru. Oczywiście możesz ten wzór od A do Z powtórzyć, co do joty. Duża szansa, że był stworzony przez kogoś, kto dzierga nieco inaczej niż C. Nieco bardziej ciasno lub nieco bardziej luźno. Może inaczej trzymasz szydełko, a może jest osobą leworęczną w przeciwieństwie do tego praworęcznego stylu ciergania dla Ciebie. Jak się domyślasz, korzystając nawet z najbardziej idealnego wzoru, może się okazać, że Twoja czapka wcale nie będzie idealnie dostosowana do Twoich potrzeb. Tylko dlatego, że niekoniecznie wzór, który stworzył ktoś inny, będzie idealnym wzorem dla Ciebie. Tak samo w biznesie. Zauważ, że Twoja czapka może być wykonana co do joty według idealnego wzoru, który świetnie służy komuś innemu. I jednocześnie nie być tą czapką, której się spodziewasz jako idealna czapka dla Ciebie. Tak jak model biznesowy, utkany według danego wzoru, konkretnych materiałów przy pomocy konkretnego szydełka, tak samo model biznesowy może nie być skrojony idealnie dla Ciebie tylko dlatego, że jest Twój. A nie tej właśnie osoby, która wzór tworzyła. Zachęcam Cię do takiego myślenia w biznesie. To właśnie to myślenie jest mi bardzo bliskie w Mastermindzie. Dokładnie w ten sam sposób też dzielę się wiedzą. Pokazuję Ci wzór, pokazuję Ci schemat na czapkę, którą tkałam sama, którą dumnie noszę na swojej głowie, jako ta korona celebrowania sukcesu, czyli modelu biznesowego, który stworzyłam dla siebie i który jest jak ta idealna, ciepła czapka. Nie ma dziur, dostosowuje się idealnie do kształtu mojej głowy. W tym modelu wyglądam świetnie, kolor pasuje do moich oczu, a rozmiar jest dokładnie taki, jaki powinien być. Czapka została wydziergana na moje potrzeby, według mojego wzoru, po to, żeby jak najlepiej mi służyć. I choćby była najlepszą czapką na świecie, według mojego uznania, kiedy ty założysz ją na swoją głowę, jest duża szansa, że stwierdzisz, że to nie ten kolor, bo słabo podkreśla kolor twoich oczu. Że nie ten wzór, bo uwiera gdzieś za uchem, i że niekoniecznie ten materiał wolałabyś coś bardziej lub mniej miękkiego, poddającego się pod dotyk Twoich dłoni. A może wolałabyś, żeby to był beret. Dlatego bardzo łatwo popatrzeć na wzór. Zachęcam Cię do pomyślenia o swoim biznesie, tak samo jak o wzorach używanych w szydełkowaniu. Możesz wziąć wzór, nawet zacząć dziergać według tego wzoru ale możesz dobrać konkretną włóczkę, która jest Twoją lubioną w ukochanym kolorze, idealnej miękkości, rozmiarze, grubości i domieszce składu, bo możemy tutaj szaleć dowoli. Nie tylko merynos, ale alpaka z domieszką bawełny, bambusa, poliestrowych włókien, jeżeli lubisz, chociaż ja nie przepadam, ale jest tutaj bogactwo wyboru. To samo z szydełkiem. Nawet jeżeli Twoja włóczka zdeterminuje jaki rozmiar szydełka, to Ty możesz zadecydować, czy będzie akrylowe, metalowe, plastikowe, czy może będzie miało super wygodną, mięciutką, taką gumową rękojeść, żeby jeszcze łatwiej było ci złapać szydełko, kiedy dziergasz. I to samo z wzorem. Nawet jeżeli jeden do jeden skorzystasz z identycznego wzoru, z którego ja korzystałam, możesz na przestrzeni pracy go modyfikować. Dokładnie tak jak w biznesie. To dlatego tak uwielbiam format Mastermindu. Mogę pokazać Ci swoją włóczkę, szydełko, wskazać sklepy, w których je kupiłam. Mogę nawet dokładnie pokazać krok po kroku, z jakiego wzoru korzystam. Możesz nawet dziergać czapkę razem ze mną, podpatrując oczko do oczka to, co robię. Ale duża szansa, że i tak zmodyfikujesz ten wzór, aby dostosować go do swoich potrzeb. I to jest właśnie piękne w Mastermindzie. Możemy dzielić się do dna. Możemy pokazywać nasze procesy, odsłaniać kurtynkę naszych biznesów i dzielić się krok do kroku, oczko do oczka, łańcuszek za łańcuszkiem, żeby pokazywać procesy, procedury, narzędzia, sposoby na współpracę, patenty na radzenie sobie z ludźmi, z wyzwaniami, z problemami, z rzeczami, które zaskakują nas w takiej codzienności przedsiębiorcy, zwłaszcza w Polsce. Ale jednocześnie mamy to wielkie poczucie bezpieczeństwa, że tutaj każda z nas dzierga czapkę dla siebie. Tu nie ma sytuacji, gdzie ktoś porwie naszą, bo ona po prostu nie będzie pasowała idealnie do czyjejś głowy. Zachęcam Cię do tej metafory. Za każdym razem, kiedy zobaczysz czapkę, zwłaszcza taką dzierganą własnoręcznie, pomyśl ciepło o tej myśli, którą chcę zakotwiczyć w Twojej głowie. Ta czapka jest jak biznes. Dziergasz ją specjalnie dla siebie. Ona ma dopasować się idealnie do Twojej głowy. Ogrzeć ją w najbardziej zimne poranki, kiedy biegniesz z dzieciakami do przedszkola. Ma służyć Ci również w tym momencie, kiedy nagle zrobi się ciepło i pomimo śniegu, żejące w twarz słońce sprawi, że Twoja głowa będzie chciała pooddychać, a nie tylko się spocić. Zachęcam Cię do tego, aby dziergać czapkę, tak jak dziergasz biznes. Krok za krokiem, oczko za oczkiem, cierpliwie próbując to, co nie wychodzi, i mając świadomość, że to nie był błąd, to była lekcja potrzebna, aby ostateczna czapka była idealnie dopasowana do Twojej głowy. Mam nadzieję, że zostawiam Cię z tą metaforą po to, abyś chciała więcej po to, abyś chciała w ten sposób myśleć o swoim biznesie i abyś chciała takie czapki, takie wzory na spełniony biznes, który dopasowuje się do Twoich potrzeb, dziergać wspólnie. Tak jak warsztaty rękodzieła, kiedy siedzimy w krągu i każda dzierga swoją czapkę, a pomiędzy pojawia się bardzo dużo przestrzeni na dyskusję tak po prostu o życiu, o biznesie, o tym, czego potrzebujemy. Tak samo w formacie mastermindu pojawia się przestrzeń pomiędzy. Pomiędzy dzierganiem kolejnego oczka w swoim biznesie, w swojej czapce, pojawia się przestrzeń, kiedy przychodzą do nas refleksje, które sprawiają, że czasem się zastanawiamy, czy my tak naprawdę chcemy wydziergać czapkę. Czy nie lepszy będzie dla nas Beret? Zachęcam cię do zaglądania na stronę oplotki.pl łamane przez Mastermind. Tam znajdziesz jeszcze więcej konceptów i konkretów na temat tego programu, który wystartuje jak co roku, w styczniu również tego roku. Jeżeli czujesz, że tam jest miejsce dla Ciebie, jeżeli czujesz, że Twój biznes czas wznieść na wyższy poziom, jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie etap na strategiczne współpracę, a nie tylko boksowanie się czy dzierganie tej codzienności, samotności, końciku przy małej lampeczce, to zapraszam Cię do nas, do kręgu osób, które dzielgają tą swoją biznesową czapkę, i z przyjemnością przymierzają czapki koleżanek po to, żeby jeszcze lepiej docenić dom, które wydziergałyśmy same. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.